Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości „Bankowcy dla Edukacji”. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topoliński. Z nami jest dziś Mateusz Żelechowski, dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej M Bank. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Dzień dobry. Państwu. Będziemy rozmawiali o naszej spokojnej głowie, jeśli chodzi o finanse. Rozmawiać będziemy w kilku naszych audycjach o podejściu do pieniędzy, o pewnych postawach, które musimy przyjąć albo wykształcić w sobie, by zarabiać pieniądze, by inaczej w niektórych przypadkach planować budżet. Zdrowie finansowe istnieje takie pojęcie. Wydaje mi się, że on coraz częściej pojawia się gdzieś w rozmowach między ludźmi, chociaż pewnie co do zasady jest to takie no, określenie używane głównie przez bankowców lub ludzi zajmujących się finansami. Niemniej jednak kwestia zdrowia w ogóle szczęśliwie zajmuje ludzi coraz bardziej, a ten wymiar finansowy na zdrowie ogólne, samopoczucie człowieka też ma wpływ. Zatem być może jeszcze nie weszło to do słowników tak szeroko, jak, jak mogło moglibyśmy tego chcieć. Niemniej jednak coraz częściej Polacy o tym, żeby te finanse mieć zadbane, myślą, a to na finalnie przekłada się też na ich e, zdrowie fizyczne samopoczucie. No i wydaje mi się, że trochę też nas nauczyły kryzysy ostatnie tego podejścia do pieniędzy. No myślę, że e, faktycznie zdarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, to takie wyjątkowe i trudne sytuacje, które doświadczyli ludzie. E, I w tym czasie, jak szczególnie Zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak istotne jest posiadanie tzw. poduszki finansowej, czyli jakichś środków zachomikowanych na tzw. czarną godzinę gotówki, po którą możemy sięgnąć w sytuacji, kiedy na przykład z tytułu wykonywanej pracy mamy trochę mniejsze przychody niż byśmy się mogli tego spodziewać, niż, niż byśmy oczekiwali. Dotyczyło to duży, znakomitej większości przedsiębiorców, którzy, no jednak na przykład, swoje dochody opierali na turystyce czy, czy restauratorów, którzy przygotowywali jedzenie dla, dla swoich gości, no w momencie, kiedy mieliśmy lockdowny i różnego rodzaju e, sytuacje, które uniemożliwiały prowadzenie tego biznesu, okazywało się, że dodatkowa gotówka po prostu jest niezbędna, żeby na następny dzień patrzeć trochę spokojniej. Coraz więcej wydawaliśmy. Palącym problemem była inflacja, o której też niedawno w audycji rozmawialiśmy. Kilka innych wyzwań również można by w gospodarce wyrysować. Politycy wracają do pomysłów związanych z rynkiem mieszkaniowym. Tam również musimy mieć pewną wiedzę, by podejmować decyzje lub do takich decyzji się zbliżać. No tak, rynek mieszkaniowy na pewno w ostatnim czasie zakupuje się dość dynamicznie, obserwujemy zresztą nie tylko w Polsce, duży wzrost cen nieruchomości, on w pewnym stopniu wynika między innymi z tych programów rządowych, o których pan wspominał. No i teraz powiedzmy sobie szczerze, kiedy chcemy kupić mieszkanie i współpracować przy tym z bankiem, a to scenariusz w znakomitej większości przypadków nieunikniony, bo więc zakup nieruchomości wiąże się rzeczywiście z, wy z wygospodarowaniem dużej kwoty. No to jednak banki dzisiaj oczekują od klientów, że tak zwany wkład własny będziemy w stanie zapewnić, co też oznacza, że należy o tym zacząć myśleć znacznie wcześniej niż w chwili, kiedy przychodzi nam do głowy decyzja o zakupie mieszkania, bo wtedy się okazuje, że kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych trzeba z kieszeni wyciągnąć, a zebrać takie pieniądze w krótkim czasie wcale nie jest łatwo, więc to dobrze zacząć wcześniej. No a wspomniana też przez Pana inflacja powoduje, że wszystkie historie związane z remontem mieszkania, z zakupem wyposażenia, Dostosowaniem do swoich potrzeb, no to z dnia na dzień po prostu kosztuje coraz więcej. Zatem dobrze jest gromadzić kapitał jeszcze zanim pomysł takiej inwestycji pod tytułem remont czy zakup nieruchomości do głowy przyjdzie, bo mamy wtedy trochę większy komfort czasowy i możliwość zadbania o uzbieranie odpowiednich kwot. Gdzie możemy szukać jakiejś pomocy związanej z naszymi pieniędzmi? Nie mówię tutaj o kwestii takiej twardej, na zasadzie pożyczka, kredyt, tylko na temat naszej wiedzy, gdy już ze szkoły wyszliśmy i na uczelni też niektórzy z nas już nie są, nie chodzimy na zajęcia związane z ekonomią, a tutaj jednak chcielibyśmy wiedzieć coś więcej. No, myślę, że do szkoły i uczelni to będziemy jeszcze, może mieli chwilę w rozmowie, żeby wrócić, bo wydaje mi się, że im wcześniej zaczynamy tę edukację finansową, tym lepiej. Ale jak pan redaktor pyta o kwestie związane z edukacją finansową dla osób dorosłych, aktywnych już zawodowo, to szczęśliwie tych miejsc trochę jest. No, jedna z takich miejsc jest na przykład nasza strona Twoja spokojna głowa.pl. To jest taka strona przygotowana przez MBA, gdzie my podpowiadamy ludziom o pewnych zasadach zdrowych finansów, które według nas warto jest przestrzegać. To jest. To są zagadnienia z zakresu odpowiedniego kredytowania, czyli żebyśmy na kredyt kupowali te rzeczy, których potrzebujemy, a nie które po prostu chcemy kupić, bo to często są przedmioty, które są nam naprawdę, nie są nam naprawdę niezbędne, więc takie zbytnie przekredytowanie się absolutnie nie jest czymś, co byśmy rekomendowali. To jest historia jednak kontrolowania swoich wydatków nie tylko na zasadzie, ile mi zostało do pierwszego, ale też świadomości, ile i na co i gdzie wydaje. No bo to istotne, żeby rzeczywiście nad tym domowym budżetem mieć kontrolę. No i ja wiem, że to też nie jest łatwe i często się nie udaje, żeby wydawać mniej niż się zarabia, no bo pojawiają się okresowo takie momenty w życiu, kiedy musimy iść dodatkowo prywatnie do lekarza, albo złapiemy gumę w samochodzie i trzeba kupić dodatkową oponę. To oczywiście kosztuje, nie zawsze nad tym budżetem się da zapanować, ale taką złotą zasadą, do której zachęcam i do której my zachęcamy klientów, no to jest jednak, żeby starać się wydawać. W tych takich miesiącach bez dodatkowych perturbacji, jednak mniej niż wpływa na, na nasze kąt. No to też kwestia myślenia o przyszłości yy, i o tym, że yy, będziemy kiedyś na emeryturze. Ja wiem, że ten horyzont taki emerytalny wydaje się w ogóle jakiś super odległy, bo to często jest kilkadziesiąt lat. Tak jest też w moim przypadku. Niemniej jednak, yy, no ja już dzisiaj sam myślę i też wszystkich zachęcam do tego, żeby te dodatkowe środki na emeryturę sobie odkładać, bo ten długi horyzont czasowy do tego momentu, kiedy przechodzimy na emeryturę oznacza, że możemy skorzystać z tej zwanej, tak zwanej magii procenta składanego e, i też trochę mniejsze kwoty z naszego domowego budżetu musimy co miesiąc podłożyć na bok, żeby uzbierać taką sumę, która na emeryturze da nam po prostu spokojną głowę. E, obok tych naszych starań, o których tutaj wspominałem, całkiem fajnie radzi sobie też blogosfera. Jest e, kilka blogerek i kilku blogerów, bowiem Finanse to domena obu płci i obie, obie płcie świetnie opowiadają młodym ludziom w środowisku online o tym, jakimi finansami można zarządzać. Zatem tych, tych miejsc oczywiście trochę jest i zachęcam do, do poszukiwań internetowych, do poszukiwań na Spotify, na YouTubie, na. W stronach internetowych, także na naszej wspomnianej już stronie Twoja Spokojna Głowa.pl, bo tam sporo takich przydatnych informacji znaleźć można. I wizyta na tej stronie zaczyna się od takiego mm, testu i takiej piramidy priorytetów, bo dla niektórych najważniejsza będzie wspomniana przyszłość emerytalna. Niektórzy już teraz chcą mm, swój kapitał pomnażać, bo udało się coś odłożyć i inaczej nieco swoje priorytety rozkładamy. No tak, bo myślę, że. Jest to pochodna kilku zmiennych. No, z jednej strony yy, osoby w różnym wieku odwiedzają tę stronę. No więc powiedziałbym, <laughs> że ta emerytura nie dla wszystkich młodych ludzi, na przykład odwiedzających naszą stronę, będzie priorytetem. Priorytetem może okazać się bezpieczeństwo w sieci, które też stanowi jeden z filarów yy, zasad zdrowych finansów, o których mówi MBAN, yy, to jest też kwestia bezpieczeństwa płatności online i tak dalej, tak dalej. Tych tych wątków może być kilka, i w zależności od tego, jaką mamy sytuację demograficzną, to znaczy, mówiąc wprost, ile mamy lat, jaka jest nasza sytuacja rodzinna, czy jesteśmy dzisiaj budżetowo odpowiedzialni tylko za siebie, czy jednak mamy na przykład dzieci, o których w przyszłości też już w pewnym momencie trzeba myśleć, no bo pewnie dziecko będzie chciało gdzieś studiować, może wyjechać z miasta, mieć swój dach nad głową w przyszłości, być może rodzice będą chcieli dziecko w tym zakresie wspierać, no to w zależności od wieku, właśnie tych potrzeb, i, i sytuacji życiowej, te rady mogą być. Różne, jeżeli chodzi o same priorytety, bo co do zasady spojrzenie na kwestie finansów powinno być takie całościowe, ale pewnie te akcenty, w zależności od, od sytuacji indywidualnej, można trochę inaczej rozkładać. Było o sposobach dla dorosłych, za chwilę o pomysłach dla młodzieży. Wcześniej jednak jeszcze zajrzyjmy do słownika pojęć ekonomicznych, bo z niektórymi pojęciami warto się zaznajomić, by nieco wiedzieć więcej o tym, co mamy w portfelach i na kontach. No Ja myślę, że dużo dobrego w ostatnich latach w zakresie tej nowomowy bankowej yy, i w ogóle sformułowań używanych przez usługodawców, dużo dobrego się w tym temacie zadziało. Znaczy, my na przykład w M-Banku yy, mamy taki program m kanon i rzeczywiście zgodnie z tym programem dbamy o to, żeby komunikacja była zrozumiała, czytelna, pozbawiona takich sformułowań, które dla yy, osób niezwiązanych na co dzień z branżą finansową po prostu będą zrozumiałe. I szczęśliwie tym tropem podążają też inne firmy w naszym kraju, zatem, zatem cieszę się, że już sami usługodawcy dbają o to, żeby ich klienci mogli z takim spokojem i, i, i zrozumieniem odczytywać to, co się im mówi w umowach czy różnego rodzaju formularzach. No niemniej jednak faktycznie w internecie także u nas znaleźć można różnego rodzaju słowniki, które w sytuacji, kiedy pojawi się jednak jakiś, jakiś zwrot, który sprawia trudności, można odszyfrować. to warto robić, bo jak coś podpisujemy, na coś się zgadzamy, no to jednak warto poświęcić chwilę i, i zrozumieć, pod czym stajemy swoją parę. To dotyczy naszej przyszłości, też stabilizacji finansowej, a jak wiemy, co podpisujemy, to ta głowa też jest spokojniejsza. To dorośli. Mamy jeszcze szkoły, mamy młodych słuchaczy, którzy nie tylko w szkołach się uczą. No, szczęśliwie same szkoły są coraz bardziej zainteresowane tym, żeby młodych ludzi w zakresie finansów kształcić. No i od zeszłego roku realizujemy wspólnie z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz panem profesorem Witoldem Orłowskim i przede wszystkim wspaniałymi nauczycielami z całej Polski taki program Porwali przez Ekonomię, w ramach którego kształcimy młodych ludzi w zakresie wiedzy ekonomicznej, ale takiej dostępnej, Właśnie dla każdego opowiedzianej prostym, przyjaznym językiem i obok tej wiedzy ekonomicznej, która porusza takie życiowe kwestie, jak zrozumienie właśnie tej inflacji, o której być może rodzice czasem rozmawiają w domu, albo na przykład zrozumienie, dlaczego w krajach Europy Zachodniej zarabia się trochę lepiej niż w Polsce, to tego typu zagadnienia nauczyciele omawiają w oparciu o materiały, które przygotowaliśmy wspólnie z instytutem i z panem profesorem. Natomiast wszystkie te. Lekcje wzbogaciliśmy również takimi życiowymi lekcjami dotyczącymi finansów osobistych młodych ludzi. To jest kwestia bezpieczeństwa internetowego, to jest kwestia oszczędzania pieniędzy, bo młodzi ludzie dostają e, lub zarabiają swoją gotówkę, są dość przedsiębiorczy i z tą gotówką warto jest coś robić. Często takiej odpowiedzi na to, co z tym zrobić, młodzi ludzie po prostu nie mają. I w ramach tych lekcji w szkole wspólnie z nauczycielami dostarczamy taką wiedzę. No i to też jest zaadresowanie takiej prośby młodych ludzi, czyli Odpowiedzi na to, jak stać się przedsiębiorcą w Polsce. To jest od strony formalnej coraz prostsze. My trochę podpowiadamy, jak to zorganizować, jakie wątki należy przemyśleć, jeżeli myślimy o otwarciu własnej działalności, więc trochę takiej praktycznej wiedzy młodym ludziom podrzucamy i co ważne, młodzi ludzie chcą tego słuchać. To oczywiście jest przygotowane w takiej przystępnej, multimedialnej formie i dostęp do tych materiałów mają uczniowie i nauczyciele za pośrednictwem swoich urządzeń mobilnych. No cóż, takie lekcje już. W Kilkuset szkołach aktualnie zrealizowaliśmy. Cały czas trwa nabór do programu. Cieszymy się, że zarówno wśród nauczycieli i uczniów zbieramy dość wysokie noty. Jesteśmy otwarci tutaj na współpracę z większą liczbą szkół. Zapraszamy serdecznie. Mateusz Żelechowski, MBank, dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej, to nasz dzisiejszy ekspert. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również. Ta inicjatywa również wpisuje się w rok edukacji ekonomicznej. Ma on na celu zwiększenie wiedzy ekonomicznej Polaków. Zachęcam. Linki znajdą się w opisie do podcastu. Piotr Ktopuliński, dziękuję. Trzy grosze o ekonomii. Szukajcie w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.